Dzień dobry. Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło, że będziemy mogli Państwu przybliżyć szeroko pojętą tematykę systemu SOW, czyli nowoczesnej platformy wspierającej działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Opowiemy Państwu o tym, jak osoby niepełnosprawne na terenie całej Polski, bez wychodzenia z domu, drogą online, mogą wnioskować o środki PFRON bezpiecznie, co ważne, zwłaszcza w obecnym czasie pandemii. Jesteśmy tutaj z Państwem we trójkę. Kamila Kazimierczuk, ekspert do spraw edukacji i informacji w projekcie SOW. Dbam o to, aby udostępnić Państwu wiedzę na temat wsparcia oferowanego przez PFRON, o które można wnioskować drogą elektroniczną. Opiekuję się portalem edukacyjno-informacyjnym oraz platformą e-learningową systemu SOW. Dzień dobry Państwu, z tej strony Kakiet Bartłomiej. Ja zajmuję się rozwojem i administrowaniem systemu SOW. Przekazuję głos dalej. Jeśli były problemy z głosem, to chciałam tylko powiedzieć, że w tej chwili przedstawiał się nasz kolega Sławek Strugarek, który również uczestniczy z nami w Przepraszam, projekcie. jestem, przepraszam, zapomniałem odkliknąć mikrofon. Czyli jeszcze raz, Sławomir Strugarek, jestem pracownikiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zajmuję się obsługą programu Aktywny Samorząd głównie, ale też wieloma sprawami, które są związane z osobami z niepełnosprawnością, szczególnie z niepełnosprawnością wzroku. No i oprócz tego też jestem takim aktywnym użytkownikiem tego programu SOW, o którym będziemy dzisiaj mówili. Nas już Państwo znają, zatem zapraszam do zapoznania się z systemem. Na wstępie zasygnalizuję Państwu, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy. I tak w maksymalnym skrócie. Opowiemy sobie o tym, czym jest system SOW, dla kogo jest ten system, w czym Państwu pomoże, być może już pomógł system SOW. Pokażemy też, jak praktycznie uzyskać informacje, z jakiego wsparcia można skorzystać. Zaprezentujemy informator i kreator, czyli pomocy ułatwiające składanie wniosków. Następnie kolega Sławek podzieli się własnymi doświadczeniami i myślę, że będzie to dla Państwa szczególnie cenny moment. Takie przełożenie teorii na praktykę, na żywo, w oparciu o osobiste doświadczenia. Na końcu też zaplanowaliśmy czas na odpowiedzi na Państwa pytania. A zatem, w jakim celu powstał system? Najkrócej mówiąc, aby ułatwić. Ułatwić korzystanie ze wsparcia, które finansuje PFRON, a następnie trafia ono do Państwa za pośrednictwem samorządów. Zdajemy sobie sprawę, że samo wsparcie nie wystarcza. Niezbędna jest także wiedza i świadomość, że ono istnieje. Jak można z niego skorzystać? Jak ten cel realizujemy? Zgodnie z informacją na slajdzie, które Państwo widzą, umożliwiamy Państwu korzystanie z tego wsparcia drogą online, bez konieczności wizyty w urzędzie, co jest ważne zwłaszcza w okresie, gdy szczególnie dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo. Ten temat rozwiniemy sobie szerzej w dalszej części prezentacji, a teraz skupmy się chwilę na liczbach, założeniach i użytkownikach systemu SOW. O założeniach opowiem Państwu ja, jeszcze raz przypominając, Bartłomiej Kakiet. Przede wszystkim to, co należy podkreślić w odniesieniu do systemu SOW, to to, że system jest bezpłatny zarówno dla wnioskodawców, jak i przedstawicieli jednostek samorządu, które wykorzystują system do procedowania składanych wniosków. Warto podkreślić, że korzystanie z systemu nie wymaga urządzeń, które mają wysokie parametry. System jest dostępny z przeglądarki, a parametry techniczne urządzeń umożliwiają składanie wniosków zarówno z komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych.
Dzięki temu, że system jest wykorzystywany przez niemal wszystkie jednostki samorządu, możemy mówić o tym, że jest ogólnopolski i kompleksowy. Na chwilę obecną umowy intencyjne zostały podpisane z wszystkimi powiatami w Polsce, a więc możemy powiedzieć, że wnioskodawcy i osoby niepełnosprawne z terenu całego kraju mogą wykorzystać system SOW do tego, aby składać wnioski. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj dbamy o to, aby wszelkie możliwe zabezpieczenia danych wrażliwych były wdrożone w systemie SOW. Tak jak powiedziałem wcześniej, głównymi użytkownikami systemu są osoby niepełnosprawne, instytucje, które występują w ich imieniu oraz pełnomocnicy, którzy mogą wystąpić w ich imieniu. A niejako po drugiej stronie są to przedstawiciele samorządów, którzy zajmują się oceną i procedowaniem wniosków oraz wypłatami ewentualnych dofinansowań. Jakie osiągnęliśmy liczby przez te 2,5 roku działania systemu? Przede wszystkim to, o czym chcielibyśmy powiedzieć i z czego jesteśmy dumni, to ponad 250 tysięcy zarejestrowanych wniosków i ponad 135 tysięcy użytkowników. Takie w tej chwili są liczby w naszym systemie. No, łączna wartość wniosków, jak Państwo widzą, też jest imponująca. Jak wygląda sam proces składania wniosku oraz dalsze procedowanie wniosku? Przede wszystkim system SOW i to, co udało się zbudować wokół systemu SOW, czyli kreator i portal, które opowiadają o tym, na jakie dofinansowanie może liczyć osoba niepełnosprawna, a więc możliwość uzyskania kompleksowej informacji na temat tego, co przysługuje danej osobie niepełnosprawnej, możliwość złożenia wniosku online, o czym powiemy sobie ze szczegółami na dalszym etapie, podpisanie i złożenie wniosku z możliwością autoryzacji oraz bez autoryzacji w wybranych zadaniach, o czym też powiemy sobie dalej. Możliwość oceny formalnej i merytorycznej poprzez realizatora, który dany wniosek ocenia, ale też cały obieg dokumentów, który pozwala na wymianę informacji poprzez dedykowany moduł komunikacji między realizatorem a wnioskodawcą, możliwość zwrócenia wniosku do poprawy również z odpowiednim komunikatem, który umożliwia wnioskodawcy dołączenie kolejnych dokumentów albo poprawę wniosku, podpisanie umowy, sporządzenie rozliczenia i tak jak powiedziałem wcześniej, komunikację na każdym możliwym etapie. Szanowni Państwo, wiemy już, co wnioskodawca może zrobić w systemie SOW. Od uzyskania informacji przez złożenie wniosku, komunikację z realizatorem oraz podpisanie umowy i rozliczenie dofinansowania. Sprawdźmy teraz, jak to się przekłada na realne korzyści. Wypisaliśmy je dla Państwa hasłowo. Taniej, czyli bez dojazdu do realizatora, z możliwością taką, że nie musimy robić żadnych przesyłek, nie ma też konieczności, aby angażować inne osoby, ich czas. Szybciej, z racji tego, że omijają nas kolejki. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. To, co wnioskodawca przesyła do jednostki samorządowej, natychmiast tam trafia. Tak samo komunikacja od realizatora. Wnioskodawca od razu może zapoznać się z informacjami dotyczącymi chociażby tego, co powinien poprawić we wniosku, jeżeli jest taka potrzeba. Co do pewności, że nasz wniosek trafił do realizatora, otrzymujemy na maila urzędowe potwierdzenie złożenia wniosku. Dostajemy też informację, na jakim etapie procedowania jest nasza sprawa. To także niezależność. Prozaicznie, zaczynając od pogody, nie musimy przejmować się tym, co się dzieje za oknem. Odpory. W
System jest czynny każdego dnia w tygodniu, każdego dnia w roku, więc możemy składać wnioski w dzień i w nocy, niezależnie od godzin pracy urzędu. Podobnie z transportem i wsparciem innym. Jesteśmy pod tym względem niezależni. Bezpieczeństwo, zwłaszcza w dobie pandemii, zapewnia nam również to, że wnioski są składane online. Na końcu cyferki 7 na 24 na 365, czyli 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Są to terminy, kiedy możemy korzystać z systemu, aby zapoznawać się z informacjami dotyczącymi wsparcia, a także aktywnie składać wnioski czy sprawdzać, co się dzieje z naszą prośbą o wsparcie. Kolejna ważna sprawa dotyczy tego, o co można wnioskować w systemie SOW. Najkrócej mówiąc, chodzi o wsparcie finansowane w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON, w ramach rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej. To, co się kryje pod hasłem programy Rady Nadzorczej PFRON, to, tak jak zobaczą Państwo na następnym slajdzie, są to te programy, które na mocy ustawy o rehabilitacji PFRON projektuje i realizuje, odpowiadając na bieżące potrzeby zgłaszane przez osoby niepełnosprawne. Obecnie takich programów jest realizowanych 10, natomiast te, które są kierowane do osób indywidualnych i obsługiwane przez samorządy, to Aktywny Samorząd, o którym za chwileczkę sobie powiemy, oraz Żywioł, który w rekordowym czasie 3 tygodni został w pełni wdrożony elektronicznie, tak aby osoby, które w wyniku pandemii utraciły możliwość korzystania ze wsparcia placówek rehabilitacyjnych, jak najszybciej otrzymały niezbędne wsparcie. Kolejny slajd pokazuje przekrojowo zakres wsparcia kierowany do osób niepełnosprawnych. Omówimy sobie tylko te pierwsze dwa punkty, czyli dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Naszym celem nie jest tutaj przekazanie Państwu wszystkich szczegółów, ale przybliżenie, w jakich obszarach się poruszamy oraz pokazanie, gdzie szukać informacji. Proponuję też zwrócić uwagę na te trzy kropeczki na końcu. One wskazują, że ta lista nie jest zamknięta i nie wyczerpuje wszystkich form wsparcia. Podobnie dzieje się w przypadku rehabilitacji zawodowej. Tutaj też tylko wskazujemy na formy wsparcia, które są dostępne w ramach systemu SOW. Chodzi o pomoc zarówno dla pracodawców, jak i osób prowadzących własną działalność. Kolejny slajd pokazuje obszary wsparcia realizowane w ramach programu Aktywny Samorząd. To jest taki program cieszący się rzeczywiście niezwykłą popularnością. Aktywny Samorząd pomaga w likwidowaniu barier. Barier transportowych, barier w poruszaniu się, barier w dostępie do informacji oraz barier, które przeszkadzają utrzymaniu aktywności zawodowej. Takie najbardziej znane formy wsparcia to dofinansowanie do prawa jazdy, oprzyrządowania samochodu, sprzętu elektronicznego, także w aspekcie serwisu i szkoleń, to także wózki, skutery, protezy kończyn wraz z serwisem, a także dofinansowanie do opieki nad dzieckiem, aby utrzymać aktywność zawodową. Cały osobny moduł aktywnego samorządu jest dedykowany osobom zdobywającym wyższe wykształcenie. To dofinansowanie doczesnego, opłaty za przewód doktorski oraz dodatek wraz z różnego rodzaju zwiększeniami, również za to, że do złożenia wniosku jest wykorzystana droga elektroniczna. Dlaczego mówimy tutaj dzisiaj o aktywnym samorządzie? Ponieważ, jak zobaczą Państwo na kolejnym slajdzie, program ten już za 2 tygodnie wystartuje w edycji 2021 w całej Polsce. Jeśli mogę prosić o przewinięcie slajdu, gdzie zobaczymy cyferki, daty i miejsca. Cała Polska, rozumiemy przez to 380 powiatów, 16 województw. Start już 1 marca, czyli za 2 tygodnie, wtedy wszystkie osoby spełniające kryteria uczestnictwa będą miały możliwość złożenia wniosku w systemie SOW w ramach dofinansowania aktywnego samorządu. Dodatkowe ułatwienia, które tutaj dla Państwa przygotowaliśmy w ramach tego programu, to możliwość przeniesienia podpisu na etap umowy. Tak, aby ci z Państwa, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego ani podpisu elektronicznego, mogli zorganizować te narzędzia do czasu podpisania umowy. Poza tym wyposażyliśmy wnioski elektroniczne w pomoc kontekstową, czyli dodatkowe informacje w każdym polu, które mogłoby być dla Państwa trudne do uzupełnienia.
To od 1 marca. Natomiast teraz omówimy sobie też dwa niezwykle popularne i potrzebne zadania, dwie formy wsparcia, które już teraz są dostępne. Tu przekazuję głos koledze. Dziękuję, Kamilo, za zapowiedź. To, co chcielibyśmy jeszcze podkreślić, to to, że od 1 stycznia wszyscy wnioskodawcy w całej Polsce mają możliwość składania wniosków poprzez system SOW w dwóch bardzo ważnych zadaniach, jakimi są turnusy rehabilitacyjne oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Tutaj ponownie otwarte są na chwilę obecną nabory na wnioski we wszystkich powiatach. Cały proces możliwy jest do przejścia online i posiada tutaj pełne wsparcie ze strony funduszu. Krótko też chciałbym Państwu powiedzieć o tym, co jest potrzebne, żeby złożyć wniosek w naszym systemie. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, urządzenie z dostępem do internetu, założenie konta w systemie SOW, a więc bardzo uproszczona procedura, która wymaga posiadania, która wymaga podania podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz adres mailowy, który jest wykorzystywany do kontaktów, jak i również jako login w systemie. Potrzebny jest również na chwilę obecną profil zaufany oraz podpis elektroniczny w celu autoryzacji operacji. Tak jak mówiliśmy wcześniej, taka autoryzacja następuje w momencie składania wniosku. W przypadku zadań aktywnego samorządu na chwilę obecną jest możliwa również tylko w momencie podpisywania umowy. To jest rzecz, która się zmieniła bardzo niedawno. Chcemy wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, jakim wciąż dla części osób niepełnosprawnych jest konieczność autoryzacji składanych dokumentów w systemie SOW. Kilka słów na temat właśnie autoryzacji. Na chwilę obecną jest możliwa dzięki podpisowi elektronicznemu dowolnego z dostawców, którzy w tej chwili funkcjonują na polskim rynku. Możliwa jest dzięki autoryzacji profilem zaufanym, tymczasowym profilem zaufanym, czyli usługą, która jest w tej chwili bardzo mocno popularyzowana właśnie ze względu na czasowe ograniczenia osób niepełnosprawnych w dostępie do innych form autoryzacji. Możliwe jest też wypełnienie wniosku w systemie SOW, nie przesyłanie go do jednostki, natomiast wydrukowanie zgodnie z przedstawionym szablonem i przesłanie albo dostarczenie osobiście do danej odpowiedniej jednostki, gdzie taki wniosek zostaje autoryzowany. A więc podkreślając ten ostatni fragment, wszyscy wnioskodawcy mają możliwość po zarejestrowaniu się w systemie, do czego nie jest wymagana żadna z wymienionych form autoryzacji, wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie takiego wniosku i przesłanie bądź dostarczenie do swojej odpowiedniej terytorialnie jednostki w cenie z możliwością osobistej autoryzacji. Słów kilka na temat tymczasowego profilu zaufanego. Przede wszystkim można go uzyskać bez wychodzenia z domu. Jest ważny 3 miesiące, aby taki profil tymczasowy otrzymać. Trzeba odbyć rozmowę z urzędnikiem. Do tego jest potrzebny dostęp do internetu z kamerą i mikrofonem. Szczegóły, jak można profil, tymczasowy profil otrzymać, jak można go uzyskać, mogą Państwo sprawdzić pod zamieszczonym tutaj linkiem. Kamilo, przekazuję głos.
Chyba mamy jakieś problemy, tak? Bo Kamilia nie może dołączyć. Tak. To następny ja miałem być w kolejności. Bardzo proszę, jak mógłbyś, Sławku, powiedzieć kilka słów, chyba jak już wygląda jestem. To od O, strony. Jesteś. Aha. Czy teraz już mnie słychać? Tak. Tak, Przepraszam Państwa bardzo, ale zostałam usunięta z czatu, ale już wróciłam z powrotem. Przez jakiś czas widziałam się na czarno-biało, więc pewnie w tym czasie mnie Państwo nie słyszeliście, więc już powtarzam to, co zdążyłam przed chwilą powiedzieć. Zdajemy sobie sprawę, że samo wsparcie nie wystarczy. Równie ważna jest świadomość, wiedza o tym, że jest ono dostępne. Dlatego też przygotowaliśmy cały wachlarz działań wspierających użytkowników systemu SOW. Wachlarz ten zobaczą Państwo na kolejnym slajdzie. Nie będziemy sobie wszystkich tych narzędzi omawiać, natomiast to, co chcieliśmy Państwu pokazać, to dedykowany portal edukacyjno-informacyjny, szkolenia e-learningowe, filmy instruktażowe, bezpłatna infolinia, materiały publikowane w mediach społecznościowych, spoty w telewizji, czy też udział w wydarzeniach informujących o wsparciu dla osób niepełnosprawnych. I tak, takim najważniejszym narzędziem promującym system SOW jest portal. portal-sow.pfron.org.pl. Zapraszamy Państwa do korzystania z głównie dlatego, że jest tam wszystko. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje. Założyliśmy sobie i ten plan zrealizowaliśmy, że będzie to takie jedno miejsce, w którym znajdzie się pełna, aktualna informacja podana w przystępnej formie, mówiąca o rodzajach wsparcia dostępnych w systemie oraz o tym, jak z tego wsparcia skorzystać. Już na stronie startowej znajdą Państwo informator z formami wsparcia na rok 2021. To jest widoczne na kolejnym slajdzie. Na żywym organizmie pokażemy Państwu, jak z tego informatora korzystać. Poza tym pokażemy też Państwu, jak korzystać z kreatora na kolejnym slajdzie. Znajdą go Państwo w systemie SOW na stronie startowej. Jest to takie narzędzie, które przekieruje Państwa bezpośrednio na odpowiedni wniosek elektroniczny, który należy złożyć, aby otrzymać pomoc. Jeżeli chodzi o część teoretyczną tej prezentacji, na tym kończymy. Przeniesiemy się teraz na stronę portalu i stronę systemu. Adresy będą Państwo mieli też widoczne na tych wyświetlających się na dole belkach. Pokażę Państwu na portalu, jak korzystać z informatora, w systemie, jak korzystać z kreatora. Narzędzia te mają identyczny cel. Chodzi o to, żeby doprowadzić Państwa bezpośrednio do odpowiedniego wniosku, a także udzielić niezbędnych informacji na temat form wsparcia, terminów, kwot, wymaganych załączników i tym podobne. Przygotowaliśmy dla Państwa dwa narzędzia, ponieważ chcieliśmy oddać do Państwa dyspozycji takie narzędzie jeszcze zanim powstał system i zanim można było je zaimplementować w systemie. To, co również zrobiliśmy, to odwróciliśmy taki dotychczasowy, utrudniony sposób szukania informacji. To znaczy, do tej pory najczęściej wszyscy przeszukiwali dostępne formy wsparcia, sprawdzali, co to jest, a następnie próbowali dopasować się i zorientować, czy spełniają wymagania, aby z takiego wsparcia skorzystać. W przypadku informatora i kreatora jest odwrotnie. Najpierw zaznaczamy odpowiedzi na kilka drobnych pytań i od razu widzimy, jaka forma wsparcia jest dostępna dla mnie. Zatem przejdźmy na portal. Mogą Państwo to robić razem ze mną. Pokażę bezpośrednio w internecie portal systemu SOW, adres portal-sow.pfron.org.pl. To, co robimy, to otwieramy na kafelku, na którym wyświetla się informacja Informator 2021. Po kliknięciu mamy napis kliknij w kafelek. Wybieramy osoby niepełnosprawne, instytucje bądź też przedsiębiorców i uzyskamy informacje na temat form wsparcia dostępnych dla każdej z tych grup wnioskodawców. Oczywiście wybieramy osoby niepełnosprawne. To, co teraz widzimy, to stopnie niepełnosprawności. Lekki, umiarkowany bądź też znaczny oraz orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia. Pod każdym z tych haseł wyświetlają się różnego rodzaju formy wsparcia. Najeżdżamy na poszczególną formę wsparcia, chociażby mówiliśmy sobie o aktywnym samorządzie. Zerknijmy na jedną z nich, na wózek inwalidzki.
To, co się teraz zadzieje, jesteśmy przekierowani bezpośrednio na portal Serwis Rzeczpospolitej Polski GOV, gdzie uzyskamy informacje na temat danej formy wsparcia. Zaczynając od tego, na czym polega dofinansowanie, czym jest ten wózek elektryczny, kto może skorzystać, kto nie może skorzystać, kiedy można złożyć wniosek, termin, o którym mówiliśmy od 1 marca, jakie są kwoty dofinansowania, jak często można skorzystać. Również z tego poziomu możemy od razu złożyć wniosek. Jeżeli wybierzemy przycisk Złóż wniosek, jesteśmy przekierowani do systemu SOW. Także tutaj z poziomu portalu możemy uzyskać wszystkie informacje. Teraz pokażę Państwu jeszcze drugie narzędzie. Tym drugim narzędziem jest kreator, który jest dostępny w systemie SOW. I tutaj zaczynamy od strony logowania. Wchodzimy na stronę systemu sow.pfron.org.pl. Zjeżdżamy niżej na rysunek z napisem kliknij i sprawdź, z jakiego wsparcia możesz skorzystać. Po kliknięciu pojawią nam się podobne informacje jak wcześniej, czyli do kogo kierowane jest wsparcie. Jeżeli wybierzemy osobę niepełnosprawną, to również dostaniemy do wyboru formy wsparcia dostępne przy poszczególnych stopniach niepełnosprawności. Gdy zaznaczymy stopień niepełnosprawności, wyświetlą nam się wszystkie formy wsparcia, chociażby omawiane też dzisiaj przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Co nam się teraz wyświetli? Trzy opcje. Dowiedz się więcej. Tutaj dostaniemy dokładnie to samo, co w przypadku portalu, czyli jesteśmy przekierowani na witrynę GOV ze wszystkimi informacjami odnośnie dat, kwot, załączników i innymi potrzebnymi. Mamy też możliwość sprawdzić dane kontaktowe jednostki. Jeżeli chcemy bezpośrednio skontaktować się z jednostką, do której składamy wniosek, wybieramy wtedy województwo i powiat. Wybieram dowolne i wyświetlą nam się wtedy dane kontaktowe jednostki, do której możemy zadzwonić bądź też napisać. Albo korzystamy z tej pierwszej opcji, złóż wniosek, gdzie również wybieramy województwo i powiat i jesteśmy kierowani bezpośrednio na wniosek. Co ważne, z tego narzędzia możemy skorzystać nawet jeżeli nie mamy jeszcze konta w systemie SOW. Kreator zapamięta, jaki wniosek wybraliśmy, pokieruje nas przez proces albo logowania, albo rejestracji i znajdziemy się z powrotem bezpośrednio na wniosku, który chcemy wypełnić, aby uzyskać wsparcie. To tyle, jeżeli chodzi o korzystanie z tych dwóch narzędzi. Są one rzeczywiście bardzo intuicyjne. Zapraszam do sprawdzenia bezpośrednio na Państwa sprzętach, czy to na telefonie, bo również na telefonie działają te narzędzia, na tablecie, czy też na komputerze. Ja teraz przekażę głos Sławkowi, który opowie o swoich doświadczeniach. Dzień dobry, jeszcze raz. Strugarek Sławomir, słychać mnie? Jak najbardziej. Dobrze, okej. Okay. Ja zostałem poproszony o to, żeby powiedzieć kilka słów na temat tego, jak mi się korzysta z tego portalu, bo tak jak wspomniałem, jestem też użytkownikiem. Jestem osobą z niepełnosprawnością narządu wzroku, w związku z czym też jak gdyby korzystam z tego systemu w trochę innym trybie, czyli z aplikacją, która się nazywa czytnik ekranu. I to jest narzędzie, które stawia bardzo duże wymagania odnośnie dostępności stron internetowych. One muszą być po prostu zrobione w odpowiedni sposób, w taki, w którym ten czytnik ekranu sobie bardzo dobrze poradzi, czyli każdy element graficzny musi mieć opis tekstowy. Jeżeli mamy jakikolwiek obrazek, na którym będzie, nie wiem, napisane, będzie jakaś ładna grafika z pod tytułem, nie wiem, przejdź dalej, to pod spodem, tak technicznie mówiąc, tam musi być napis taki, który synteza też odczyta jako przejdź dalej. I
Teraz przygotowanie całego tego systemu od tej strony to jest też ogromne przedsięwzięcie. To są setki tysięcy, przypuszczam, Kamila, tu nie wiem, czy macie jakieś raporty na ten temat, ale przypuszczam, że są setki tysięcy, jak nie więcej, zgłoszeń takich, w których PFRON prosi wykonawcę o wprowadzenie po prostu określonych zmian dosłownie na każdej stronie. Każdy przycisk, każde pole edycyjne, każdy obrazek, każdy z tych elementów musi być zrobiony w odpowiedni sposób, tak żeby to narzędzie było dostępne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą się pojawić tu i ówdzie jeszcze pewne niedociągnięcia. To jest system, który jest w takiej wczesnej jeszcze fazie, można powiedzieć. No ale ta liczba zadań i które muszą być jak gdyby obrobione przez ten system, jest przeogromna, tak? Bo to są formularze wniosków do wielu różnych zadań. Inny wniosek jest na sprzęt komputerowy, inny będzie na wózek o napędzie elektrycznym, inny do prawa jazdy, inne później są formularze, znaczy wzory załączników, dokumenty od ewentualnie lekarzy specjalistów, od ekspertów. To są setki, o ile nie tysiące różnych ekranów, stron i każde z nich musi być przystosowane w taki sposób, żeby to było dla Państwa dostępne. Dla Państwa i dla nas, dla użytkowników, tak? Ja powiem szczerze, od wielu lat marzyłem o takim projekcie, o takim systemie i powiem szczerze, naprawdę jestem ogromnie zbudowany, że udało się to zrobić. Też tutaj myślę, że powinniście, Kamila, pochwalić się i powiedzieć trochę więcej na temat tego, ile czasu zajęło stworzenie tego systemu, tak? Bo to nie jest system, który obejmuje tylko i wyłącznie zadania realizowane przez PFRON. Programy PFRON-owskie to jest jak gdyby tam to są te rzeczy, które my bezpośrednio realizujemy i odpowiadamy za ich realizację, natomiast te rzeczy, o których mówiliśmy już, które są w gestii jednostek samorządu terytorialnego, czyli ta likwidacja barier w komunikowaniu się technicznych, turnusy rehabilitacyjne i wiele innych zadań. To są owszem zadania, które są też dofinansowane ze środków PFRON, ale prawnie jest zupełnie inna ścieżka i kto inny za to odpowiada. Także zajmujemy się tutaj nie tylko zadaniami tymi, które są w funduszu, ale tymi takimi, no umówmy się, okołofunduszowymi. Oprócz tego myślę, że bardzo ważną rzeczą i taką, żeby zobrazować ten proces tworzenia takiego systemu, to jest konieczność połączenia wielu rzeczy z różnymi systemami, które funkcjonują w różnych organizacjach, w różnych jednostkach, systemami informatycznymi, w PFRON, w samorządach, w PCPR-ach. I tak jak zostało tu wspomniane, jest to 380 powiatów, do tego kilka departamentów, które de facto są zaangażowane w proces tworzenia tego systemu w samym funduszu, no plus jeszcze inne jednostki. Dlaczego ja to mówię? Znaczy, mówię to dlatego, że ja jestem taką osobą, która zna ten proces tworzenia tego typu systemów tak naprawdę z trzech stron. Ze strony departamentu, w którym powstają programy PFRON-owskie, ten aktywny samorząd między innymi, który tak naprawdę też powstał z połączenia kilku innych programów, które wcześniej odrębnie funkcjonowały.
Także jest to ogromny program z wieloma różnymi zadaniami. Tak jak tam Państwo widzieliście chyba na slajdzie, blisko 190 milionów złotych w tym roku do rozdysponowania między wnioskodawców. I z drugiej strony, jako osoba, która też korzysta z tego systemu, czyli składa wnioski, a z trzeciej strony też jako osoba, która zajmuje się dostępnością, tworzeniem systemów, które są dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku, między innymi. I od takiej strony technicznej, czyli wiem, ile trzeba odbyć spotkań, ile trzeba odbyć rozmów, ile trzeba napisać zgłoszeń do systemów takich, których się używa do komunikacji między zleceniodawcą, powiedzmy, czyli tutaj PFRON-em, a firmą, która wykonuje dane narzędzie. I ile jest różnych problemów, które na tej drodze występują, to począwszy od najbardziej banalnego problemu, z którego może mało kto sobie zdaje sprawę, taki problem w braku precyzji w komunikowaniu się. Ja mówię coś albo napiszę, jakiś problem opiszę w swoich słowach, ktoś, kto to przeczyta to zupełnie inaczej. I znalezienie takiego wspólnego języka komunikacji to też jest sztuka. Nawet są tego typu narzędzia tworzone międzynarodowo, takie w miarę uniwersalne, które właśnie porządkują ten proces komunikacji między twórcą a testerem, między odbiorcą a testerem. Także jest to ogromnie skomplikowany proces i to naprawdę tym bardziej jak gdyby jestem w stanie docenić to, że takie narzędzie powstało. No i na szczęście jest tak, że nie jest to jedyne narzędzie, że są już inne i były nawet wcześniej instytucje państwowe, które udostępniają te narzędzia, które pozwalają nam elektronicznie składać wnioski. Tak? Nie trzeba się ruszać z domu, nie trzeba iść na pocztę, nie trzeba stać w kolejkach, nie trzeba odbierać awizo. To wszystko jest naprawdę ogromna oszczędność czasu. Też tutaj to zostało wspomniane, ale też bym chciał to uwypuklić. Te wnioski i taka forma tworzenia wniosków elektronicznych pozwala na robienie tych pomocy kontekstowych, które w normalnej wersji papierowej zajęły ogromnie dużo miejsca i pewnie te wnioski byłyby przez to mniej czytelne. Jeżeli ktoś coś wie i nie ma wątpliwości, nie musi zaglądać do pomocy kontekstowej. Jeżeli ma wątpliwości, otwiera i doczytuje, co dokładnie w danym polu powinno być zaznaczone, i wypełnia wniosek dalej. Nie trzeba robić skreśleń, nie trzeba drukować papieru, nie trzeba, znaczy też taki system elektroniczny pozwala od razu na taką wstępną weryfikację wniosku, tak? Czyli jeżeli gdzieś coś źle zaznaczymy, to jest taka możliwość, że system weryfikuje i wyświetli komunikat, że coś zostało niewypełnione, jakieś pole albo niepoprawnie wypełnione. Jest uproszczona sprawa z opcją wysyłania załączników. Część rzeczy chyba nawet już będzie tak, że będzie mogło być zapamiętane w systemie. Nie wiem, czy tutaj nie wybiegłem trochę do przodu z pomysłami, ale tego typu rzeczy też są przed nami. I powiem tak, bardzo, bardzo, bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby właśnie tą drogą składać te wnioski, pokonując wszelkie ewentualne bariery, które występują na poziomie użytkownik komputer, bo wiemy, że nie każdy potrafi to narzędzie sprawnie obsługiwać, ale
każda minuta, która jest, którą Państwo zainwestujecie w to, żeby sprawnie obsługiwać komputer, to się naprawdę zwróci. To się zwróci z nawiązką, bo coraz więcej rzeczy można składać przez internet, można składać właśnie przez systemy, które nie wymagają, tak jak tu było powiedziane, żadnych dodatkowych aplikacji, żadnych kosztów. Wszystko robicie Państwo na tych narzędziach, które na co dzień używacie. Przeglądarka i tak naprawdę to wszystko, co tutaj jest do tego potrzebne. No chyba tyle z mojej strony. Nie wiem, mam nadzieję, że byłem przekonujący. To jeśli ja mogę na chwileczkę przejąć głos po Sławku, nie ukrywam, że bardzo miło nam słyszeć takie komentarze, zwłaszcza ze względu na to, że zdanie użytkowników jest tutaj zdecydowanie najcenniejsze. Odnosząc się do Twoich sugestii, wcześniejszych pytań, informacji, o czym nie zdążyliśmy powiedzieć. Szanowni Państwo, ja tylko dodam, że w momencie, kiedy powstawał system SOF, a projekt trwał przez 3 lata, odbyło się mnóstwo konsultacji, mnóstwo spotkań. Same spotkania konsultacyjne z przedstawicielami samorządów to były 4-dwudniowe spotkania, także my naprawdę mamy jeszcze mnóstwo rzeczy, o których moglibyśmy Państwu opowiedzieć i zrobimy to z największą przyjemnością. Natomiast w tym momencie chcieliśmy przede wszystkim dać Państwu coś użytecznego na już i teraz. Informacje o tym, gdzie i kiedy mogą Państwo składać jakie wnioski oraz jak uzyskać informacje o tym, jakie jeszcze wsparcie jest dla Państwa kierowane. Dobrze, ja też pozwolę sobie krótko skomentować to, co powiedział Sławek. Przede wszystkim dziękuję za miłe słowa. Ja chciałem podkreślić, że na te liczby, o których mówiliśmy i na to, że system SOF jest dostępny w całej Polsce, zostało złożone tak dużo wniosków, na to pracował cały sztab ludzi. Właśnie, powiedzcie, ile to jest osób, bo to naprawdę, to nie są, przypuszczam, mówię, może to niekoniecznie te liczby oddadzą jak gdyby ogrom przedsięwzięcia, natomiast też jeszcze to zapomniałem powiedzieć jednej rzeczy. Mamy dzięki temu też ujednolicone wnioski, tak? I jeżeli nawet były takie osoby, a wiem, że były, które pomagały wypełniać te wnioski osobom z różnych powiatów, to okazywało się, że w jednym powiecie był jeden formularz wniosku, a w drugim był inny. I zawsze były pytania i wątpliwości, gdzie jest jak gdyby, gdzie jest ten właściwy sposób realizacji programu. Czasami też były z tym problemy, także to ujednolicenie na pewno też dobrze się przysłuży. Tak, to jest warte podkreślenia. Dziękuję, że wywołałeś ten temat. No, kwestia ujednolicenia procedur i dokumentacji przede wszystkim jest ważną cechą systemu. Dzięki temu, że wprowadzamy jednolite wzory dokumentów, no, na razie w przypadku wniosków, tam gdzie występują programy Rady Nadzorczej PFRON, proponujemy też na razie nieobligatoryjnie, ale wzory umów. No, wierzymy, że to też przyniesie dużą korzyść, a przede wszystkim ułatwi wszelkie procedury. No, tak jak to tutaj już mówiliśmy, Kamila o tym wspominała, wspominałeś ty, Sławku, pracuje nad tymi zmianami bardzo wiele osób, to nie jesteśmy tylko my, to są też osoby z różnych departamentów zaangażowane po stronie funduszu, nasi konsultanci ze strony JST, nasz cały zespół. Także warto to podkreślić, że to wszystko, co tutaj się dzieje, jest zasługą sporej grupy osób. To, o czym mówiłeś, bardzo wiele godzin analitycznych spędzonych nad wypracowaniem tych procedur, nad poznaniem całego systemu. System wciąż się rozwija, ale na chwilę obecną dosyć kompleksowo, myślę, podchodzi do całego tematu. No właśnie, jeżeli chodzi o tym kompleksowym podejściu, o to kompleksowe podejście, to oprócz tego, że chcieliśmy Państwu pokazać naszą prezentację i opowiedzieć trochę o naszych doświadczeniach, to też mamy zaplanowane dzisiaj
odpowiedzi na Państwa pytania, także te pytania się już pojawiły i myślę, że od paru, które się tutaj przewinęły, zaczniemy. Natomiast zachęcamy do tego, żeby zadawać pytania na czacie. Nasz kolega Marcin, który tutaj nie jest widoczny, ale czuwa i przesyła nam te pytania na wewnętrznym czacie, będzie nam je tutaj podawał, także będziemy się starali na wszystkie, na które tylko uda się i znajdziemy czas odpowiedzieć. Ja zanotowałem jedno pytanie dotyczące składania wniosków i obsługi na turnusy rehabilitacyjne. To jest ciekawe pytanie, gdzie możemy odnieść się do tego, co w niedalekiej przyszłości udało nam się osiągnąć w systemie SOF, mianowicie wdrożyliśmy dużą nową grupę użytkowników, jaką są przedstawiciele organizatorów takich turnusów. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w tym roku już w cały proces są zaangażowani właśnie organizatorzy turnusów, a więc cały obieg dokumentów pomiędzy wnioskodawcą, realizatorem, a organizatorem można przeprowadzić w systemie SOF. Ten obieg dokumentacji jest całkowicie online od złożenia wniosku, wyboru organizatora, wyboru miejsca, po rozliczenie organizatora. To, co podkreślamy, jest możliwość też komunikacji. Sławek o tym mówił, o tych wizytach na poczcie. Myślę, że to też jest na samym końcu dosyć ważne. To nie tylko wizyty na poczcie, bo powiem szczerze, nawet jeżeli się ma problem z jakimś elementem wniosku, to nawet można wysłać wiadomość do realizatora, w sensie do jednostki samorządu terytorialnego i poprosić po prostu o pomoc. To jest tak naprawdę taka pomoc online w każdym momencie, niemal w każdej sprawie. Także to normalnie by było trzeba albo dzwonić, albo było trzeba jechać, czekać w kolejkach, i albo się doczekać, albo nie doczekać, tak? Bo to wiemy, jak to czasami w urzędach bywa. Bo po prostu jest, to czasami nie wiemy też nawet, od czego to zależy. Jednego dnia są pustki, a następnego dnia są kolejki w nieskończoność. Tak, no ja mogę się tylko z tym zgodzić. Dziękuję, że tak mówisz. Nam może nie jest zręcznie aż tak system komplementować, ale dziękuję Ci, Sławku, za te słowa. To jeżeli chodzi o turnusy, jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania też bardziej precyzyjne, wydaje mi się, że to, co udało nam się osiągnąć w tym zadaniu i w tym obszarze, mniej więcej oddałem. Jeżeli byłoby jakieś pytanie bardziej precyzyjne o jakiś szczegół związany z obsługą tego zadania, to tak jak wspomniałem, bardzo proszę o takie pytanie. To ja może w międzyczasie nawiążę do pytania, które też tutaj padło, a dotyczyło tego, które wnioski są obsługiwane za pośrednictwem systemu SOW. Na slajdach mieli Państwo informacje, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o programy Rady Nadzorczej PFRON, o zadania w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej. W tej chwili wygląda to tak, że dla całej Polski z poziomu PFRON są uruchomione nabory na turnusy rehabilitacyjne oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, natomiast od 1 marca będzie to edycja aktywnego samorządu 2021 rok. Pozostałe formy wsparcia, z racji tego, że są realizowane przez samorządy powiatowe i samorządy wojewódzkie, tutaj decyzja o tym, które z tych programów będą realizowane również drogą elektroniczną, należy bezpośrednio do samorządów. Nie ukrywamy, że z pewnością głosy od Państwa, głosy sygnalizujące, że taka forma elektroniczna jest dla Państwa wygodna, z pewnością przyspieszy decyzję samorządów o tym, aby kolejne formy wsparcia były realizowane w
systemie. Samorządy też podejmują takie decyzje, widząc, jak bardzo jest łatwiejsza praca w momencie, kiedy wnioski wpływają w formie elektronicznej, zarówno ze względu na sprawozdawczość, jak i to, że chociażby w dobie pandemii była możliwość rozpatrywania wniosków bez pracy w samym urzędzie, tylko w ramach pracy zdalnej, ze względu na to, że wnioski były elektroniczne, dostępne do rozpatrywania w systemach. Także to, co Państwu pokazaliśmy w samym systemie SOW. Poza tym, że mają Państwo możliwość złożenia wniosku, jest też możliwość skorzystania z danych kontaktowych jednostki. Jest tam podany numer telefonu bądź też adres mailowy. Zawsze warto z tych danych skorzystać, zadzwonić, napisać, zapytać, czy taka możliwość uruchomienia naboru w wersji elektronicznej w Państwa powiecie będzie dostępna. Dziękuję. Dobrze, to ja pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie pani Dobrawy. Pytanie brzmiało, czy będą, jak dobrze rozumiem, pomoc kontekstowa, która będzie umożliwiała lepsze zapoznanie się z wnioskiem i z tym, co należy w tym wniosku wypełnić. Otóż tak, jak najbardziej w stosunku do poprzedniego roku rozwinęliśmy bardzo mocno pomoc kontekstową w zadaniach dotyczących aktywnego samorządu. Tam ta pomoc dzięki aktywnemu zaangażowaniu się komórek merytorycznych po stronie funduszu taki materiał powstał. Pada tutaj też pytanie o filmy, czyli tutoriale. Jak najbardziej na naszej stronie, gdzie jest zawarty e-learning powiązany z systemem, są takie krótkie filmy. Takie filmy też są publikowane na naszym kanale YouTube, także mają Państwo, zarówno Państwo wnioskodawcy, jak i Państwo realizatorzy mają możliwość jakby skorzystania również z takiej formy pomocy. To, co chciałbym podkreślić, to też, że jest dedykowana infolinia, która pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych ze składaniem wniosków, jak i operacjami przeprowadzanymi w systemie. Myślę, że numer infolinii też tutaj nam się przewinie, czy to na prezentacji, czy w stopce. Także jak najbardziej pracujemy nad taką formą pomocy. Jeszcze raz podsumowując, są dostępne zarówno podręczniki, czyli taka forma pisana, są dostępne filmy, jak i mają Państwo możliwość również zadzwonić do nas i porozmawiać z konsultantami. Ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj dodał, bo zdaję sobie sprawę z tego, że część tych informacji, które jest w tych podpowiedziach kontekstowych, dalej pozostaje trudno zrozumiała. Znaczy trudna jest do zrozumienia. Najczęściej w tej chwili jest to robione w taki sposób, że jakby uszczegółowienie tematu jest wycinkiem informacji z treści programu, kierunków działań, czyli tych dokumentów programowych. I tak na razie być musi, bo niezmiernie trudną rzeczą jest przełożenie takiego języka, w którym tworzone są programy, dokumenty programowe, który jest takim językiem urzędowo-prawniczym i często dosyć skomplikowanym, aczkolwiek staramy się, żeby on musi być jak najbardziej precyzyjny. Dlatego nie wszystko da się przełożyć na taki język prosty, potoczny, używany przez wnioskodawców. I jeżeli na przykład użyjemy terminu, że warunkiem uczestnictwa w programie jest, powiedzmy, aktywność zawodowa, to nie jest to samo, co wiek aktywności zawodowej. I każde tak naprawdę słowo, każdy termin ma jakby swoje miejsce i swoje znaczenie. I naprawdę trudno, bardzo trudno jest przełożyć to z jednego języka na drugi. No, to wiem, że to brzmi trochę paradoksalnie i dziwnie, że coś przekładamy z języka polskiego na polski, ale tak to po prostu jest. I wtedy ewentualnie mówię, jeżeli są te dalsze wątpliwości, no to trzeba pytać realizatorów o jakieś dodatkowe wyjaśnienia albo korzystać z infolinii.
Dobrze, ja pozwolę sobie również wybrać pytanie. Przepraszam, że to tak nie wychodzi, że odpowiadamy od razu na wszystkie, ale staram się wybierać też te pytania, które no bardziej kompleksowo odpowiadają na tutaj potrzeby informacyjne. Otóż pan Marcin pyta o to, czy można złożyć wniosek w imieniu osoby trzeciej. Jak najbardziej tak, system został tak zaprojektowany, że konto użytkownika w systemie może założyć każda osoba. Nie musi to być osoba niepełnosprawna, może to być czy to w domyśle pełnomocnik ustanowiony, czy pełnomocnik ustawowy, jak najbardziej taki wniosek w imieniu osoby trzeciej można złożyć. Oczywiście trzeba do wniosku dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające, że takie pełnomocnictwo się posiada, ale no jak najbardziej istnieje tutaj taka możliwość. No bardzo liczymy też na to, że w dużym uproszczeniu osoby młodsze czy osoby, które nieco bardziej i nieco lepiej sobie radzą w takim, powiedzmy, środowisku internetowym, będą wspomagały te osoby, której takiej wiedzy czy możliwości nie mają. Także potwierdzam, taka możliwość jak najbardziej jest. Czy odpowiesz, Kamilo, na następne? A ja postaram się tu zapoznać z treścią i wybrać coś. Jedno z kolejnych pytań dotyczy terminu, kiedy będą dostępne wnioski, jak rozumiem, na aktywny samorząd, bo jest tam wskazana data 1 marca, o tej dacie dzisiaj rozmawialiśmy. Wnioski te będą dostępne w systemie od 1 marca. Jest to związane z tym, że 22 lutego, czyli już w przyszłym tygodniu, nabory te będą dostępne dla realizatorów, dla samorządów. Samorządy będą miały tydzień na to, żeby określić sobie własne warunki, dodatkowe kryteria przyznawania wsparcia. Tak jak się pewnie Państwo orientują, chociażby w module pierwszym aktywnego samorządu jest tak, że część kryteriów to są kryteria określone przez PFRON, a pozostałe 50% punktów jest przyznawana bezpośrednio przez samorządy. Dajemy ten tydzień samorządom na to, żeby w systemie mogły opublikować własne kryteria oceny, a od 1 marca będą dostępne wnioski dla wszystkich wnioskodawców. Dziękuję. Dobrze. Ja się odniosę do pytania, które zostało zadane na Facebooku, mianowicie czy wniosek na likwidację barier architektonicznych też można będzie złożyć przez system SOF. Jak najbardziej taki wniosek i taka procedura i obsługa zostały zaimplementowane w systemie SOF. Niemniej staramy się wszystkie zadania i procedury rozwijać sukcesywnie. Na chwilę obecną ten wniosek i ta procedura wymaga aktualizacji. Także według planu, które mamy zatwierdzone na chwilę obecną, taka możliwość będzie w przyszłym roku. Ja może też się tutaj odniosę jeszcze do pytania, które też padło przed chwilą, a które jest rozwinięciem tego tematu, o którym mówiłem wcześniej, czyli tematu składania wniosku elektronicznie, chociażby na niepełnosprawne dziecko, bo takie tutaj pytania mieliśmy. Jak najbardziej oczywiście taka możliwość istnieje. Bardzo proszę o założenie konta w systemie i później w momencie, kiedy będą Państwo wypełniać taki wniosek, należy po prostu wskazać, że występuje się w roli pełnomocnika i we wniosku wypełnić dane zarówno osoby, na którą się występuje z wnioskiem, jak i osoby, która taką dokumentację składa. Także jak najbardziej potwierdzam, jest to możliwe. Konto należy założyć na rodzica, a dane dziecka należy wypełnić we wniosku. Bardzo prosimy o chwilę cierpliwości. Staram się teraz przejść do pytań.
Ktoś z Państwa pytał też o numer infolinii. Numer 0800 889 777. Też pewnie, właśnie już widzimy go na tym pasku na dole. Jest to infolinia bezpłatna, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Tak, ja z kolei się odniosę do pytania, które dotyczyło przygotowania kopii roboczej wniosku oraz potencjalnie można to pytanie rozszerzyć również na temat klonowania wniosków, ponieważ jest taka funkcjonalność w jednym z zadań, mianowicie w przedmiotach ortopedycznych. Jak najbardziej system SOF umożliwia przygotowanie zarówno kopii roboczej, jak i sklonowanie wniosku z lat poprzednich do aktualnego naboru. Natomiast odnosząc się do procesów, które zachodzą w systemie, to aby taką operację wykonać, musi zostać ogłoszony czy uruchomiony w systemie nabór na kolejne wnioski. Więc rzeczywiście tutaj został wymieniony taki przypadek, że 31 grudnia zeszłego roku jeden z użytkowników przygotował taki wniosek roboczy, nie miał możliwości go później złożenia 1 stycznia. No było to związane z tym, że wniosek roboczy został przygotowany w naborze zeszłorocznym, natomiast dopiero w późnych godzinach wieczornych 31 grudnia uruchomiliśmy centralnie nabory na wszystkie wnioski na rok następny. Także no tutaj prosimy o kontakt z realizatorami. Część naborów jest uruchamiana centralnie, są wtedy uruchamiane w określonych terminach i określonych porach, natomiast część z naborów realizatorzy uruchamiają indywidualnie. To, o czym powiedziałem, a co chciałbym jeszcze podkreślić, to jeżeli chodzi o wnioski na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, tutaj ci spośród wnioskodawców, którzy składają takie wnioski chociażby co miesiąc, a więc jest duża powtarzalność składania tych wniosków, mogą skorzystać z takiego udogodnienia, jakim jest klonowanie wniosku. Czyli mogą wykorzystać już złożony wniosek, który jest automatycznie odczytywany przez system jako kolejny wniosek roboczy. Także polecamy również wykorzystanie takiego udogodnienia. Mamy też komentarze odnośnie intuicyjności systemu i tego, czy da się chociażby usuwać wnioski robocze. W tym momencie jeszcze nie, natomiast tak jak koledzy podpowiadali, system jak najbardziej korzysta z doświadczeń użytkowników, zbiera informacje i w kolejnych wersjach jak najbardziej staramy się wprowadzać wszystkie modyfikacje, które są dla Państwa ułatwieniem. Także tutaj zapraszamy też na portal nasz informacyjny, gdzie w zakładce zmiany w SOF zobaczą Państwo, ile set zmian zostało wprowadzonych w systemie od momentu jego powstania. Oczywiście nie zawsze jest tak, że zmiany możemy wprowadzać w czasie rzeczywistym. Często jest tak, że Państwa życzenia nie zawsze są ze sobą spójne. Coś, co będzie ułatwieniem dla jednej osoby, jest utrudnieniem dla drugiej, więc my zawsze te wszystkie informacje rozważamy, omawiamy też z komórkami merytorycznymi, omawiamy z konsultantami z samorządów i to, co będzie ułatwieniem dla Państwa, staramy się do kolejnych wersji wprowadzać. Ja się odniosę tutaj do pytania pana Marcina, mianowicie to, czy można złożyć wniosek w imieniu kolegi, jak to pozwolę sobie zacytować, który nie ma żadnych narzędzi autoryzacyjnych. No, jakby oczywiście taka możliwość istnieje, natomiast tak jak wspomniałem, no, trzeba dołączyć do wniosku dokumenty, które poświadczają taką możliwość. Na chwilę obecną byłoby wymagane dołączenie kopii pełnomocnictwa notarialnego. Także jak najbardziej taka możliwość jest, natomiast trzeba w załącznikach do wniosku dołączyć pełnomocnictwo. Albo, jeżeli się nie mylę, poprawnie Bartku, opcja taka, że po prostu ten wniosek wypełniamy elektronicznie, drukujemy go i dana osoba podpisuje i wysyłany jest papierowo.
Tak, natomiast są tutaj ograniczenia, bo jednak konto jest założone na, powiedzmy, osobę trzecią i nawet jeżeli się ten wniosek wypełni z konta osoby trzeciej, chyba nie ma to wtedy merytorycznie uzasadnienia. Myślę, że w takim przypadku, czyli w takim przypadku, kiedy, jak dobrze odczytuję tą sytuację, osoba niepełnosprawna nie ma możliwości autoryzacji wniosku, no to sugerujemy to, o czym mówisz, Sławku, natomiast, czyli wypełnienie takiego wniosku w swoim własnym imieniu, ale też założenie konta w swoim własnym imieniu. Tak, założenie konta i wtedy rzeczywiście, jeżeli ktoś nie ma profilu zaufanego, żeby ten wniosek dalej elektronicznie wysłać, no to po prostu go drukuje i podpisuje, tak, ale może założyć konto na swój e-mail, tak, bez profilu zaufanego i wtedy po prostu wypełnić ten wniosek i podpisać i wysłać papierowo. Tak, tak jest, potwierdzam. Okay, no to tak, przedstawiamy tu Państwu szereg możliwości, co nie zmienia faktu, że gorąco zachęcamy do korzystania również z podpisywania wniosku w wersji elektronicznej, zwłaszcza, że w tej chwili jest to coraz prostsze. Profil, podpis tymczasowy, o którym mówił kolega, to jest coś, co jesteśmy w stanie zorganizować, posiadając jedynie telefon komórkowy i dostęp do internetu. Aplikacja Teams jest aplikacją bezpłatną, nie trzeba jej specjalnie instalować. Tutaj zapisujemy się na portalu GOV na konkretny termin, który jest dla nas odpowiedni. Mamy przygotowany PESEL i dowód osobisty, na telefonie uruchamiamy kamerę, rozmawiamy z urzędnikiem i otrzymujemy profil, który jest ważny przez kolejne 3 miesiące. To są też takie tematy, które są ważne nie tylko ze względu na wykorzystanie podpisów w systemie SOF, ale również w innych narzędziach. Zbliża się, właściwie mamy 15 lutego, możemy zacząć uzupełniać PIT-y. Jeżeli chodzi o szczepienia, również rejestracja drogą online. Także coraz więcej osób pamięta o tym, że te narzędzia elektroniczne do autoryzacji są wykorzystywane w różny sposób i będą coraz bardziej promowane. Pamiętajmy również o tym, że są one bezpłatne. Tak, potwierdzam. To naprawdę bardzo warto. Ja wiem, że to dla niektórych osób brzmi dość enigmatycznie i czasami ludzie się boją, że to jakiś profil zaufany, że coś przez internet. To są naprawdę dosyć bezpieczne narzędzia. Nie słyszałem o jakichś problemach, które by wynikały i polegały na jakimś wycieku danych. Naprawdę można złożyć rozliczenie roczne PIT. Ja robię to już w tym roku, pewnie będę robił trzeci raz. Po raz pierwszy, no już po raz pierwszy zrobiłem to chyba 2 lata temu samodzielnie, nie musiałem nikogo prosić o żadne wypełnianie, żadnych dokumentów, wszystko dostępne z poziomu komputera, wszystko udźwiękowione w sposób naprawdę czytelny. 2 dni temu potrzebowałem jakieś zaświadczenie z ZUS-u. Też szedłem na portal, profil zaufany, wypełniony formularz, wysłałem, czekam na odpowiedź, tak? Nigdzie się nie muszę ruszać, nikogo nie muszę prosić o pomoc. To jedyne, co trzeba tak naprawdę tutaj zrobić, to przysiąść i przemóc się i zacząć się po prostu tych technologii uczyć, z nimi zaprzyjaźniać i tak naprawdę zaprzęgać je do tego, do czego one służą i do pomocy nam. Jak już dzielimy się własnymi doświadczeniami, to ja też Państwa zachęcam do powrotu na ten slajd, na którym była wyświetlona lista instytucji związanych z profilem zaufanym. Sama osobiście z bliską osobą z mojej rodziny w ciągu mniej więcej półminutowej rozmowy telefonicznej przebrnęłam przez proces potwierdzania profilu w banku. Są banki, które ułatwiają założenie takiego profilu i naprawdę nie wymaga to żadnego dodatkowego działania poza zalogowaniem się w banku i uzupełnieniem kilku rubryczek. W czasie rzeczywistym taki profil uzyskujemy, z którego możemy już dalej korzystać. Tak, a ja jeszcze tutaj odnosząc się do ostatniego pytania, które padło, to jak najbardziej, jeżeli Państwo widzą obszary, w których
system soft można rozwijać, lub jeżeli Państwo widzą jakieś obszary, gdzie te procedury nie odpowiadają rzeczywistości, to bardzo prosimy przede wszystkim albo o kontakt z naszą infolinią, gdzie takie zgłoszenia są przyjmowane, albo przesłanie takich uwag, czy to do samego systemu, czy propozycji zmian w systemie poprzez dedykowany formularz, który znajduje się na stronie głównej, rozwija się z prawej strony. Te formularze trafiają do nas, są wnikliwie analizowane zarówno przez nasz zespół, jak i później przez zespół konsultantów. No i większość z nich wdrażamy. To mówiłeś tutaj, Sławku, o tym, że pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, no ja mogę powiedzieć, że w ciągu roku w ciągu roku na pewno robimy takich zmian mniejszych i większych kilkaset, a przez cały okres, w którym utrzymujemy system od początku, kiedy uruchomiliśmy go produkcyjnie, no myślę, że tych zgłoszeń się zrobiło już naprawdę bardzo dużo. Także mają Państwo wpływ na to, też, co się dzieje. O ile pamiętam, Bartku, jeszcze przy składaniu, jak składają wnioski, to z tego, co pamiętam, na każdym dosłownie ekranie, który się pojawia, znaczy ekranie w sensie, no to tak mówimy tutaj technicznie, na każdej podstronie, która się wyświetla we wniosku, jest przycisk pod tytułem wyślij raport, nie wiem, o błędzie, nie pamiętam nazwy tego przycisku. W każdym bądź razie z poziomu każdej strony we wniosku można wysłać informację o tym, że coś gdzieś jest niedostępne. Tak? Ja też powiem, składałem wniosek teraz też jeden urzędowy, nie w Sowie, gdzie indziej, i no, prawie wszystko było dobrze. Tylko na jednej liście, takiej, która się rozwijała, gdzie było trzeba wybrać stan cywilny, nie dało się tej listy rozwinąć. Mówię o czytniku ekranu i żadnym sposobem nie byłem w stanie tej listy rozwinąć. Tylko dzięki temu, że trochę jeszcze widzę, kliknąłem myszką w odpowiednie miejsce na ekranie i udało mi się tą opcję wybrać, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie jeden drobny błąd w systemie powoduje to, że całego wniosku nie da się złożyć, tak? Bo on nie zostanie zweryfikowany jako właściwie wypełniony. Wiemy o tym, że takie sytuacje są, wiemy, że one mogą wystąpić. To są naprawdę narzędzia, które się dynamicznie zmieniają. I czasami coś, co się naprawi przy jakiejś tam aktualizacji, przy następnej następuje tak zwany regres i coś przestaje działać. No tak jest, nie ma ludzi nieomylnych, nie ma idealnie działających systemów, ale w każdym momencie można to zgłosić i pamiętajcie Państwo, zgłoszenie jednego takiego błędu przez Was powoduje to, że to będzie mogło być szybko naprawione i kolejnych 100 albo setki innych osób będą już miały możliwość złożenia tego wniosku bez tego błędu. Także zachęcamy do tego, bo to są bardzo ważne informacje, które od Państwa pochodzą. Mimo tego, że też te formularze są sprawdzane przez testerów, może coś gdzieś umknąć. Czasami też jest tak, że na różnych przeglądarkach różnie się ten system zachowa. Tak? W jednej przeglądarce lista się będzie rozwijała, w drugiej nie. I teraz właśnie tak sobie też dokładnie nawet wpadłem na pomysł, że najprawdopodobniej gdybym się w tym systemie, który wypełniałem wniosek, gdybym się zalogował z ich poziomu innej przeglądarki, całkiem możliwe, że ta lista by się jednak rozwinęła. Także trzeba tam zawsze podać te informacje o tym, z jakiej przeglądarki się korzysta, jaki czytnik, jaki system operacyjny. Chyba że te rzeczy są, nie wiem, tam zczytywane już przez system, tutaj szczegółów nie znam. No w każdym razie każde zgłoszenie od Państwa i jego naprawienie spowoduje to, że innym będzie dużo łatwiej.
Tak, zdecydowanie. Ja to potwierdzam i jakby dodam jeszcze to, że no my dosyć szybko reagujemy na wszelkie zgłoszenia. To mamy, jesteśmy związani umową z firmą, która utrzymuje system. Tutaj te czasy reakcji zarówno po naszej stronie, jak i po firmie, jak i ze strony firmy, która nas wspiera, są dosyć rygorystyczne, liczone w godzinach, także to, do czego zachęcamy, to proszę zgłaszać wszelkie uwagi i wszelkie pomysły, a będą Państwo mieli wpływ na rozwój systemu, na jego kształt, a my obiecujemy, że będziemy reagować tak szybko, jak to będzie możliwe. Prosimy jeszcze o pytania. Dziękujemy też za miłe komentarze na Facebooku. Próby podjęcia informatyzacji Polaków i klarowny przekaz dla osób w każdym wieku. O, na tym polu na pewno jeszcze jest sporo do poprawienia. Wiemy o tym, ale to. Ale tak jak mówiłem, to nie jest prosty temat. Szanowni Państwo, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie każde lekarstwo natychmiast zadziała na każdą chorobę. Tutaj dajemy dodatkowe możliwości, dajemy wybór i każda osoba, która skorzysta z systemu, której złożenie wniosku albo nawet dowiedzenie się o takiej możliwości, czy dowiedzenie się o możliwości wsparcia, to jest dla nas rzeczywista satysfakcja, to jest dla nas świadomość, że pomagamy. Także rzeczywiście jest to dla nas bardzo ważne, żeby Państwu to ułatwić. Oczywiście nie wszystko będzie idealne od razu, dlatego tak bardzo cenimy sobie również sygnały o tym, co jeszcze możemy poprawić, naprawić, ułatwić. Tak jest. No, nie wiem, czy uda nam się tutaj dodać jeszcze coś więcej. Podsumowując, może tutaj już czas jest na drobne podsumowania, to ja ze swojej strony chciałbym przypomnieć o tych materiałach, które dla Państwa są dostępne i które przygotowujemy, o kanałach komunikacji, podręczniki, filmy, przede wszystkim dedykowany portal, portal SOW, po wpisaniu takiego hasła w wyszukiwarkę na pewno Państwo trafią na naszą stronę. Bardzo dziękuję za wyświetlenie też tego linku. Infolinia, kreator, informator, naprawdę dużo wokół SOW się dzieje, jest sporo materiałów, wciąż pracujemy nad, system nie jest zamknięty, wciąż pracujemy nad tym, żeby system się rozwijał, włączamy kolejne funkcjonalności, kolejne zadania, zarówno dedykowane wnioskodawcom, jak i realizatorom. Spodziewamy się, że system SOW się będzie integrował z różnymi innymi zewnętrznymi systemami, co tylko pomoże po stronie realizatorów w weryfikacji, w ocenie. No, miejmy nadzieję, że to wszystko będzie w dłuższej perspektywie czasu prowadziło też do uproszczenia procedur, jeszcze większego uproszczenia procedur. To z mojej strony to tyle. Myślę, że za chwilkę też wyświetlimy Państwu planszę z naszymi danymi. Zachęcamy do kontaktu poprzez infolinię i poprzez dedykowane formularze. Podsumowując, wierzymy w to, że i system, i narzędzia, które Państwu zapewniamy, będą dla Państwa wsparciem w korzystaniu z pomocy oferowanej przez PFRON. Także ja ze swojej strony dziękuję. Bardzo mi było miło z Państwem porozmawiać w takiej nietypowej formie. Było mi miło opowiedzieć o systemie, o tym, co zrobiliśmy, pokazać te liczby przede wszystkim, które też już są imponujące. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Liczę na kontakt z Państwa strony. Mam nadzieję, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję serdecznie. Do Również usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.